Dzień dobry. Nazywam się Sebastian Umiński. Będę dzisiaj mówić o przygotowaniu taktyki contentowej, trochę o branded content, o tym, w jaki sposób on powstaje w dzisiejszej rzeczywistości bardzo wymagającej, ponieważ w nowych social media. Kojarzą Państwo, że już są stare i nowe social media, to chciałbym zakomunikować, że tak już jest. Ja mam przyjemność na różnych polach sobie działać. Jestem między innymi też szefem studiów social media marketing w mediach społecznościowych na Uniwersytecie SWPS. I tam też musimy co pół roku mniej więcej uaktualniać program, uaktualniać te treści, które opowiadamy, z tego powodu, że po prostu one się dezaktualizują. Między innymi mieliśmy taką część, czy Facebookiem można sprzedawać. To ja Państwa zapytam, co dzisiaj można zrobić na Facebooku poza sprzedażą, bo do tego tak naprawdę to medium się dzisiaj sprowadziło. To jest oczywiście polityka monetyzacji Facebooka. Ja dzisiaj nie będę mówić o tych starych social media, będę mówić o tych nowych, które są dzisiejszą rzeczywistością, naszym dzisiejszym wyzwaniem. Dzisiejsza opowieść mogłaby się zacząć w ten sposób, że występuję pomiędzy Arturem i Pawłem i proszę sobie wyobrazić, że wśród emotikonów na przykład na Snapchacie nie ma ani Kałasznikowa, kto wie, ten wie AK-47, ani symbolu Batmana, z którym Paweł Tkaczyk chciał być i jest już nieodmiennie skojarzony, musiałem to dorysować. Natomiast dosyć ciekawe jest to, co mogę powiedzieć po moich poprzednikach, po tym, w jaki sposób konstruować historię, w jaki sposób konstruować napięcie, w jaki sposób konstruować bohatera i to, co te jego perypetie. Chciałbym zacząć od następującej rzeczy. Niezależnie od tego, w jakim medium będziemy funkcjonować, tak naprawdę to, od czego powinniśmy zacząć, myśląc o promocji naszej marki czy naszego przedsięwzięcia, wykorzystując content marketing, to jest temat. Temat oczywiście może być trywialny i to może być po prostu nasz produkt. W różnych kategoriach różnie się to sprawdza. Wiadomo, że są produkty bardziej i mniej wdzięczne do komunikowania. Ja chcę Państwu dzisiaj pokazać kilka case'ów, które będą o tym opowiadały, w jaki sposób bardzo różnie można do tego podejść i między innymi o produkcie opowiedzieć. To jest samochód Toyota Aygo, którego nowa wersja pojawiła się w zeszłym roku. I oczywiście producenci samochodów zawsze mają takie wyzwanie, w jaki sposób opowiedzieć o odświeżonym modelu, tak żeby to było bardziej sexy. Natomiast na dzisiaj mają ten problem, że te media, które dotychczas wykorzystywali, no, coraz bardziej się skonsolidowały, to z jednej strony. Z drugiej strony sam konsument stał się dużo bardziej wymagający, szuka po bardzo różnych miejscach interesującego kontentu i również producent, marketer chce taki interesujący kontent stworzyć na temat swojego produktu. To, w jaki sposób producenci samochodów to robią tradycyjnie, to Państwo doskonale wiedzą, a ja chcę pokazać, w jaki sposób zrobiła to Toyota w Hiszpanii, anonsując, że Toyota Aygo chce wejść w bliższą relację ze swoim potencjalnym właścicielem i ogłoszono taki konkurs z wykorzystaniem komunikatora WhatsApp. To jest komunikator trochę jak gadu-gadu swego czasu, tylko w wersji mobilnej, gdzie możemy sobie rozmawiać ze znajomymi, przesyłać zdjęcia, filmy i tak dalej. Niszowy w tym znaczeniu, że służący do komunikacji jeden do jednego. Tak? To nie jest wall, na który można coś wrzucić, to nie jest publicity, które można od razu wygenerować masowo. W jaki sposób taka kampania wyglądała? Mianowicie podano numer do Toyoty Aygo, która może wejść w taki związek z nowym właścicielem, może przejść tak naprawdę na własność kogoś, kto ją zachwyci, kto ją poderwie. I taki podryw regularny rozpoczął się właśnie poprzez taki kanał WhatsApp. Dlaczego on jest wdzięczny? Właśnie dlatego, że nie jest publiczny, że można tam było robić bardzo różne rzeczy, wyznawać swoją miłość do Aygo na bardzo różne sposoby i
tysiące ludzi zaczęło deklarować swoją miłość do tego samochodu. Oczywiście interesownie, bo chcieli go zdobyć. No niemniej jednak w swojej kreatywności, bo konkurs na tym polegał, posuwali się bardzo daleko. To były piosenki, to były wideo uwieczniające na przykład skok w ubraniu do basenu, czy też skok na bungee, te quiero, aigo, z takim okrzykiem, czy też rozebrana dziewczyna, która również deklaruje miłość do aigo gdzieś tutaj w plenerze. Piosenki, tańce, etc. Gdzie one się pojawiały? Oczywiście były przesyłane bezpośrednio do aigo. Teraz wyobraźcie to sobie, odbiorcy komunikują się bezpośrednio z marką, bezpośrednio z produktem, rozmawiając z nią jak z człowiekiem, wyznając na bardzo różne sposoby swoje uczucia, przebierając się, uwieczniając to na filmach, wrzucając to na YouTube'a, wrzucając to na swoje portale społecznościowe, trochę też chwaląc się tym wśród znajomych, ale z drugiej strony udowadniając, jak bardzo są zdeterminowani, jak bardzo ta miłość tak naprawdę nie jest tylko i wyłącznie wypadkową konkursu. Co więcej, to był content w całości wygenerowany przez ludzi. Tam Toyota Aygo tak naprawdę powiedziała tylko i wyłącznie: jestem fajną marką, tak? Chcę z kimś tutaj wejść w relację. Cała reszta należała już do samych odbiorców, którzy potężną ilość kontentu zrobili. Wreszcie pojawiła się Paula, która w salonie całowała Toyotę Aygo i prawdopodobnie tam było jeszcze kilka innych kwestii i wysyłała takie dowody miłości do Toyoty. Wreszcie stała się dumną posiadaczką tego samochodu. Natomiast rezultat był taki, że 89 tysięcy wiadomości zostało skierowanych do Toyoty z takimi właśnie wyrazami miłości. 9 tysięcy różnych typów kontentu pojawiło się w całym internecie i wygenerowały ponad 30 milionów impresji, czyli dotarły z bardzo niszowego narzędzia, jakim jest WhatsApp, do bardzo szerokiej publiczności, dając Toyocie sześciokrotny wzrost share of voice w całej kategorii, tak? Czyli wykorzystanie bardzo niszowego i trochę nowego narzędzia dało tak naprawdę bardzo dobre efekty, porównywalne z tradycyjnymi kampaniami. Wymyśl format, bo to, że mamy temat, to jest jedna rzecz, ale jeżeli chcemy komunikować naszą markę czy nasz produkt, zwłaszcza w długiej perspektywie czasowej, nie chcemy, aby nasz odbiorca, nasz konsument się zgubił. Chcemy, żeby cały czas kojarzył naszą komunikację z tą konkretną marką, nie mylił nas z konkurencją, a z drugiej strony, żeby to dobrze niosło też wartości, które chcemy przekazać. Stąd format jest istotny. My zazwyczaj zastanawiamy się nad tym jako agencja z klientem, proponując różne rozwiązania, różne formaty, po to, aby w końcu zdecydować się na taki, który konsekwentnie będzie realizowany w dłuższym okresie czasu. Zobaczcie, jak to wygląda na Snapchacie, kiedy komunikować się chce i zachęcać do odwiedzin muzeum sztuki. To Muzeum LACMA przyjęło taki format, że same eksponaty mówią do odbiorców na Snapchacie, odbiorców, którzy obserwują ich profil w tym kanale. Czemu patrzysz na mnie i na moją dziewczynę? Albo nawiązania do trendów typu robienie sobie selfie, tudzież znanego przeboju Beyoncé. Inną marką, która zawsze ma trudności w komunikowaniu się, jest na przykład Amazon, tak, który nie może tłuc cały czas tego samego we wszystkich mediach. W samym Snapchacie przyjął taki format, zgadywanki na temat produktów. Zgadnij, o czym jest ten opis, ta recenzja. Oczywiście Amazon zachęca do tego, żeby w portalu, w serwisie recenzować produkty, zostawiać tam swoje opinie na temat produktów. To oczywiście napędza kolejnych kupujących. Natomiast tutaj te zgadywanki wyglądają zazwyczaj w ten sposób. Na końcu jest reveal, pokazujemy nietypowe produkty, które również można zakupić na Amazonie. Z naszego lokalnego podwórka serwis Crazy Nauka, który ma takie niewdzięczne
zadanie, niewdzięczną misję, aby opowiadać pewnie nieseksowne, czasami bardzo hermetyczne, naukowe fakty. I to jest taka edukacja, popularno-naukowe podejście, które nas na czacie ma naprawdę świetne rezultaty i świetną formę. Opowiedzenie o czarnej ospie, o historii, czy też o orgazmie u świni. Naprawdę tu się sprawdza. Ja wczoraj do nich wysłałem, mamy na Saskiej Kępie takie drzewo, które rośnie, nie miałem pojęcia, co to za drzewo. Wysłałem do nich takiego snapa, co to za gatunek, i dostałem taką odpowiedź. Widać, że oni komunikują się rzeczywiście z każdym, który obserwuje ich profil, i robią to w ten sam sposób, w tym samym formacie, jak robią to publicznie do wszystkich. Surmia, zwana też katalpą, czasem robi się z tego gitary, więc od razu poszli dalej, nie udzielili prostej odpowiedzi, tylko zwizualizowali to bardzo fajnym przykładem. Może zrobię sobie struny do gitary następnym razem. Znacie taką platformę jak Vine? Vine to jest, to są 6-sekundowe filmiki. To jest platforma, która służy do publikowania takich treści, należąca do Twittera i powiązana z Twitterem. Jedna z marek retailowych przyjęła sobie taką formułę, do it yourself, fix in six. W związku z tym pokazują, jak naprawić różne rzeczy, jak rozwiązać różne domowe problemy w ciągu 6 sekund w formie takich krótkich animacji do it yourself na Vine. Ja przeskakuję pomiędzy różnymi mediami, tak? Pojawił się Snapchat, pojawił się WhatsApp, pojawił się Vine. De facto będę mówił o jeszcze większej ilości tych platform i na to chciałbym Państwa uczulić. Tego będzie coraz więcej. Kończy się czas, kiedy mogliśmy powiedzieć przez 4-5 lat, to było takie przekleństwo, social media, tak naprawdę utożsamiane najczęściej z jedną platformą. Jaka to była platforma w Polsce? Nasza klasa. Dopiero później był Facebook. Tak, ale mieliśmy rzeczywiście pewien monopol, główną platformę, która generowała większość działań, content marketingowych klientów, marketerów. Na dzisiaj trudno wieścić, że jest jakiś następca Facebooka. To już tutaj padło, że gdzie będziemy szukać starszych? Starszych będziemy szukać na YouTubie i Facebooku. Wyobrażacie sobie 5 lat temu, żebyśmy coś takiego powiedzieli? To była platforma dla milenialsów, tak? Dzisiaj starszych szukamy na Facebooku i na YouTubie. Po młodszy target niekoniecznie nastolatki. Musimy już iść do takich kanałów właśnie jak Vine, Snapchat, etc. Tutaj mały przykład myślenia taką specyfiką medium. Jednego z naszych klientów jest to marka New Mobile, która wykorzystuje fakt, że jest obecna na festiwalach muzycznych jako sponsor, jako partner, wykorzystuje do tego, aby poszerzyć to publicity, bo siłą rzeczy eventy są tak naprawdę małą, niszową tylko i wyłącznie formą aktywności, którą trzeba dodatkowo nagłośnić. Można zrobić to bardzo niskim kosztem i w takiej na przykład formie, tak zwany pan Pipik, jak go nazywamy, który jest obecny w postaci naszego moderatora, który tam na festiwalu również bawi się w tłumie i pokazuje trochę od kuchni, jak taki festiwal wygląda, równocześnie angażując tych, którzy są tam na miejscu, różnymi konkursami. Dzięki temu jest odzew, marka jest traktowana jako przyjaciel, jako ten, który nie po prostu zaprasza oficjalnie jako sponsor, tylko jest przyjacielem, który również bawi się na takim wydarzeniu, równocześnie organizując konkursy i tak dalej i komunikując się znowu jeden do jednego, na przykład hej, wygrałeś nagrodę, to zapraszamy teraz tutaj do strefy New, żebyś ją odebrał. To jest komunikacja skierowana nie do wielomilionowej rzeszy. To jest komunikacja skierowana do kilku tysięcy ludzi, którzy są obecni na tym evencie albo nawet do pojedynczych osób. I to oczywiście generuje bardzo dużo czasu. Jest bardzo pracochłonne. O tym Marcin na samym początku wspomniał w wynikach ankiety, że jest to jedna z głównych barier stosowania content marketingu. Coraz więcej tego czasu i coraz więcej tej pracy będziemy musieli włożyć, żeby rzeczywiście zaangażować
coraz bardziej wymagających użytkowników social media. New Mobile na Snapie można obserwować, a tu pojawia się następna platforma, czyli Periscope. Periscope służy do live streamingu. Dzisiejsze wydarzenie jest streamowane live na YouTubie. Pojawił się serwis dedykowany do tego, żeby na telefonach komórkowych zarówno oglądać, jak i nagrywać takie relacje. Jak radzi sobie z tym na przykład Ford? Jest również inicjatorem różnego rodzaju festiwali, pokazów związanych nie tylko z motoryzacją, ale też na przykład ze światem technologii i sztuki. I tutaj musi myśleć trochę formatami telewizyjnymi. Musi mieć prowadzących, którzy taką relację poprowadzą, którzy widzów będą zabawiali, tak samo jak robili to do tej pory redaktorzy telewizyjni. To, o czym wspomniał już Bartek Brach. W momencie, kiedy opowiadamy o marce, chcemy, żeby to była angażująca historia. Ta historia musi mieć bohatera, ta historia musi mieć antybohatera, ta historia musi mieć pewne napięcie. Natomiast z niektórymi kategoriami, z niektórymi markami jest z tym problem. Weźmy za przykład telekomy. Nawet produkt w telekomie jest bardzo ulotny, bardzo wirtualny, dosyć trudno go zwizualizować, trudno o nim opowiedzieć. W przypadku Snapchata, AT&T, amerykański telekom podszedł do tego następująco. Wykorzystał bohaterów do tego, żeby stworzyć pewną angażującą historię. Oni nie musieli mówić o tym, używaj naszych telefonów i tak dalej, i tak dalej. Sam fakt, że oglądamy to na Snapchacie, oznacza, że używasz telefonu. Sam fakt, że marka robi to na twój telefon komórkowy, oznacza, że jest w tym ekspertem, jest w tym specjalistą. Natomiast 6 pokazanych tutaj osób to są bardzo znani influencerzy właśnie ze Snapchata, już ze Snapchata, ponieważ niektórzy z nich wyrośli na przykład z YouTube'a, czy wyrośli z Vine'a. Natomiast na Snapchacie są również bardzo popularni, mają setki tysięcy bądź miliony obserwujących i zostali zaproszeni do takiego formatu, którym był pierwszy serial realizowany na Snapchacie w odcinkach, zapowiadany w różnych innych mediach, czyli zapowiedzi i zaproszenia pojawiały się na Facebooku, na Twitterze, natomiast sama relacja była dostępna na Snapchacie w takiej formie, jak Snapchat na to pozwala, to znaczy przez 24 godziny dany odcinek był tam dostępny, później znikał bezpowrotnie. Ja nie będę Państwa zamęczał tym, bo historia jest dosyć zawiła, jest 6 pozytywnych bohaterów, jest jeden wróg, który chce ich zniszczyć, okazuje się, że z jakąś tajemniczą przesyłką oni zyskują różne magiczne moce i stają się takimi zwykłymi superbohaterami i walczą z owym czarnym charakterem wielokrotnie przez 13 dokładnie odcinków, przez 13 tygodni ta historia była prowadzona, mając wzloty i upadki i wykorzystując te swoje moce, ale równocześnie AT&T nie pozostawiała tego w formie serialu. Oczywiście ciąg dalszy nastąpi, zapraszamy w poprzednim odcinku i tak dalej. Ten format jest wszystkim znany z telewizji, ale wykorzystując te możliwości, które daje Snapchat jako medium interaktywne, zadając na przykład takie pytania, ponieważ jeden z głównych bohaterów właśnie zasnął, o czym on może śnić, w związku z tym na takie zagadki, robiąc sobie screeny z tych snapów, dorysowując odpowiednie elementy, odpowiadali sami widzowie. Na końcu rozwiązanie zagadki było serwowane przez autorów i ponownie pojawiał się nowy odcinek. Chcemy opowiedzieć historię. Z tą historią też jest różnie, na przykład jeżeli jesteśmy siecią restauracji, bo jakąż do licha historię może opowiedzieć taki Grubhub, mając do dyspozycji bekon, jajka, napoje i tak dalej, ale w tym wypadku zaprosił jednego z influencerów, dzięki któremu opowiedział o wciągnięciu go do środka, do świata telefonu komórkowego, do świata Grubhuba, takiego czerwonego, w którym spotyka on różne elementy jedzeniowe, jest mu tam mniej lub bardziej dobrze, ma różne perypetie i angażuje naszych odbiorców, naszych widzów w kolejne konkursy, zgadywanki, etc. I myślę, że bardzo fajny przykład wspomnianego już Periscope, równocześnie bardzo duże wyzwanie.
marka Saint-Germain, producent alkoholi, zdecydowała się na to, żeby na Periscope właśnie kręcić swoje reklamy. To były bardzo wysmakowane obrazy, taki boudoir francuskiej pięknej kobiety. I co tu się działo? Tu tak naprawdę były piękne, sensualne sceny, natomiast one były kręcone i zapowiadane do oglądania live. Sami twórcy wypowiadali się, że było to dla nich wielkie wyzwanie i wielkie ryzyko, ponieważ nie wiadomo tak naprawdę, co się zadzieje podczas takiej produkcji. Nie ma możliwości robienia dubli i tak dalej. Z drugiej strony tak naprawdę ryzykowne także z punktu widzenia odbiorcy, bo on musi to zobaczyć tu i teraz. Nie możemy tego emitować, tak jak robimy to wielokrotnie ze spotami telewizyjnymi. Ostatni element, daj współtworzyć. Nawet jeśli ty nie posiadasz kontentu, który jest dla ciebie łatwy do wyprodukowania, o tym Artur już wspomniał, to nie zawsze jest tanie, tak? Duże marki mają do dyspozycji spore budżety. Pozwól współtworzyć. I tutaj te nowe kanały są bardzo chętnie wykorzystywane przez odbiorców tej komunikacji do tego, żeby to oni tak naprawdę przejmowali inicjatywę. To oni opowiadali o evencie, to oni opowiadali o marce, to oni opowiadali o produkcie. To mogą być influencerzy. Tutaj tych polskich na Snapchacie znajdziemy sporo. Niektórzy mają ponad 100 tysięcy obserwujących na swoich kanałach. Tworzą bardzo piękne rzeczy. Oczywiście wygląda to jak Paint, kto pamięta MS Painta ze starego Windowsa. Kiedyś tak to wyglądało mniej więcej, jeżeli ktoś się brał do odręcznego rysowania. Na Snapchacie tak to wygląda, marzymy sobie po szybce telefonu, ale są prawdziwi artyści, którzy potrafią piękne historie z tego tworzyć, zarówno rysunkowe, jak i wideo. Natomiast zawsze jest problem z wynikami. Zawsze jest problem z tym, jak to mierzyć. Osiągnęliśmy sukces, nie osiągnęliśmy sukcesu. Dobrze czy źle, a w ogóle z zasięgiem to zazwyczaj mamy pierwszy problem o zwrocie z takiej inwestycji, kiedy myślimy o sprzedaży, w ogóle nie wspominając. Oczywiście, jeżeli chcemy sprzedawać, to w social media zachęcam do wykorzystywania Facebooka, który jest do tego dzisiaj doskonałym narzędziem. W momencie, kiedy chcemy opowiadać historię, róbmy to takimi narzędziami, natomiast to mierzenie tak naprawdę jest na bardzo różnych wskaźnikach. Począwszy od liczby osób, które regularnie z nami oglądają, wchodzą w ten świat marki, które biorą udział w naszych konkursach, loteriach, w tym wypadku na Periscope Live publikujemy losowanie nagród w loterii Doritos, czy też uczestnictwo w różnego rodzaju eventach, na których marki tradycyjnie są partnerami i sponsorami, pokazują, mają wreszcie szansę na to, żeby pokazywać to, jak to wygląda tam od kuchni, od strony czerwonego dywanu, tak jakbyś był tam w środku razem z tą marką. Na szczęście nawet taki Snapchat pozwala na zorientowanie się, ile osób zobaczyło każdego naszego snapa, ba, ile osób zrobiło screena z naszego snapa, co może coś oznaczać. Ostatnia kwestia, z której Snapchat jest trochę znany, no oczywiście możliwość publikowania tam różnego rodzaju czasowych ofert, kodów promocyjnych i tak dalej, których wykorzystanie następnie, czy w sklepie, posłużenie się takim hasłem, które daje nam rabat, czy też upust, pozwala nam również mierzyć efektywność takiego działania. To ile osób skierowaliśmy do naszego punktu sprzedaży, do naszego sklepu. Dziękuję bardzo.